Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zanim przejdę do odpowiedzi na pytania, chciałbym się podzielić z Wysoką Izbą dobrą wiadomością, która do mnie dotarła teraz w trakcie obrad. Mianowicie państwa członkowskie Unii Europejskiej na posiedzeniu tak zwanego COREPER-u, czyli spotkania ambasadorów przy Unii Europejskiej, w Brukseli jednogłośnie przyjęły deklarację w sprawie powołania Europejskiego Funduszu Solidarności, Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji. To jest propozycja, którą zgłosiliśmy samodzielnie, nie tak jak Partnerstwo Wschodnie we współpracy z innymi, tylko samodzielnie. I chciałbym podziękować wszystkim w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, którzy się do tego przyczynili, bo uważam, że dzięki temu będziemy mieli takie długie trwanie instytucję, która powstanie dzięki Unii Europejskiej i będzie realizować to, co jest naszym priorytetem przez wiele, wiele lat. Jednocześnie deklaruję, że z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych spróbuję znaleźć środki, aby uposażyć tą instytucję, gdyż ma ona działać na zasadzie funduszu w jednym z krajów członkowskich, niewykluczone, że w naszym. I wkłady państw członkowskich mają być uzupełniane w skali 1:1 przez Komisję Europejską. Wydaje mi się, że to bardzo ważne i że dzięki temu uzyskamy europejski instrument robienia tego, co z tak wielkim sukcesem robią Stany Zjednoczone, robiły także wobec nas, wtedy, gdy my walczyliśmy o wolność. Nawet nazwa tej instytucji po angielsku European Endowment for Democracy jest bez wstydu zawzięta z amerykańskiego oryginału. Chodzi o to, aby w sąsiedztwie Europy, zarówno południowym, jak i oczywiście tym dla nas najważniejszym wschodnim, można szybko działać na rzecz demokracji, na rzecz praw człowieka, na rzecz przestrzegania prawa, na rzecz wolnych, demokratycznych, uczciwych wyborów. A więc na finiszu polskiej prezydencji uzyskaliśmy jeszcze jeden materialny sukces. Zanim przejdę do szczegółowego odpowiadania na zadane pytania, chciałbym podzielić się z Wysoką Izbą refleksją, mianowicie taką, że uważam, że ze strony prawicowej opozycji najważniejszym głosem, głosem, który uważam definiuje resztę głosów i w debacie, i teraz w ciągu pytań, jest głos pana posła Pięty, który powiedział, chyba cytuję prawidłowo, rozmawiamy tu o Unii Europejskiej, czyli o niczym. Rozmawiamy o przyszłości Unii Europejskiej, czyli o niczym. I dalej. Unia Europejska nie ma żadnej przyszłości. Ja wreszcie zrozumiałem, o co chodzi. Bo jeżeli wy naprawdę uważacie, że nie tylko Unia Europejska nie ma przyszłości, ale jeszcze wyrażacie to z satysfakcją, to rzeczywiście logika waszego stanowiska zaczyna być dla mnie zrozumiała. To znaczy nie chodzi o to, żeby przezwyciężyć zmory europejskiej historii, żeby zbudować coś wielkiego, z czego nasze dzieci będą dumne, tylko wyrwać jak najwięcej i uciec przed czymś, co wy uważacie się za chwilę rozwali. W tej logice ja zaczynam rozumieć. To było pytanie jednego posła. Pan poseł Kloc pyta, pani poseł Kloc, przepraszam, czy nasze środki spójnościowe są uzależnione od udzielenia przez nas pożyczki Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu. Niepokoi się, że w nowej perspektywie europejskiej
zgodnie z finansowej, zgodnie z propozycjami Komisji Europejskiej ma być tylko 80 miliardów euro. Z jej wyliczeń wynika, że to tylko o 11 miliardów więcej niż w obecnej perspektywie i że być może gdzieś nas oszukano na 100 miliardów. Jakby to powiedzieć? Czy słuchaliście premiera, który próbował przekazać to, że to oczywiście nie jest jakoś prawnie powiązane, te fundusze spójnościowe z uratowaniem strefy euro, z uratowaniem waluty europejskiej. Premier próbował wam wytłumaczyć, że to jest powiązane nie prawnie, tylko faktycznie. Znaczy, jak strefa euro upadnie, jeżeli w Europie i razem z tymi najbogatszymi krajami będzie potężny kryzys z tym związany, to oni naprawdę nie będą się martwili tym, żeby do Polski przelew wysłać. Znaczy, błagam was, zrozumcie powagę sytuacji. Tu nie chodzi o to, czy będzie 11 miliardów więcej, czy mniej. Tu chodzi o to, czy w ogóle cokolwiek przyjdzie. Zrozumcie to wreszcie. Pan poseł Kalemba z PSL-u. Jakie warunki kredytu dla IMF? Właśnie witam pana ministra finansów, który na tych sprawach się zna lepiej, więc jeśli zechce, to prosiłbym o udzielenie ewentualnie odpowiedzi. Pan poseł Zaborowski z SLD sugeruje, aby nie używać terminu Stany Zjednoczone Europy, bo to wywołuje niepotrzebne zamieszanie i utrudnia uzyskanie akceptacji społecznej dla idei głębszej integracji. Rozumiem myśl. Co prawda o Stanach Zjednoczonych Europy mówił prezes Jarosław Kaczyński w swoim, wtedy gdy był premierem i gdy wydawało się rozumiał ten poziom europejski i rolę Polski w tym procesie. Ja w swoim wystąpieniu w Berlinie mówiłem o Stanach Zjednoczonych jako o przykładzie udanej federacji. Mówiłem o dwóch. Mówiłem o Stanach Zjednoczonych i mówiłem o konfederacji, ale faktycznej federacji szwajcarskiej. No, i mówiłem w wywiadzie w Dzienniku Rzeczpospolita, który tak został zauważony, że państwa europejskie, członkowskie Unii Europejskiej powinny mieć nie mniej do powiedzenia w naszej Unii niż Stanów Zjednoczonych w ich Unii. Myślę, że rozmawiając o federacji, federacyjności, federowaniu, integrowaniu się, trudno nam będzie uniknąć posiłkowania się historią bardzo udanej federacji, jaką są Stany Zjednoczone. Ona ma swoje trudności oczywiście i ona wykuła się na prawdziwą federację w procesie, którego my sobie nie życzymy. Bo przypomnę, że do wojny secesyjnej, na południu nazywaną wojną północnej agresji, Stany Zjednoczone, słowo Stany Zjednoczone mówiło się po angielsku w liczbie mnogiej. United States are. Dopiero po wojnie secesyjnej mówi się United States is. Czyli nastąpiło domniemanie, że jest to jedno, że przeniesienie suwerenności nastąpiło ostatecznie do Waszyngtonu. Sugeruję, że rzeczywiście trzeba uważać, ale że tego nie unikniemy. Stany Zjednoczone są najstarszą demokracją, jednocześnie federacją. I jeśli mówimy o tym,
co chcemy, aby na zawsze pozostało na szczeblu państwowym. Ja to już wymieniłem. A to, co ewentualnie można delegować na szczebel unijny, to wydaje mi się, że te lekcje szwajcarsko-amerykańskie zawsze będą nam bliskie. Poseł Zaborowski pytał też, dlaczego proponuje europejską listę dla części europosłów. Wydaje mi się, że w przemówieniu wytłumaczyłem i mam nadzieję, że ci, którzy je za chwilę ponownie będą krytykować, mam nadzieję, że je przeczytali. Mianowicie uważam, że eurosceptycy tak zwani, a de facto eurofobowie, mają rację, gdy mówią, że mamy w Europie zbyt małą identyfikację Europejczyków z Europą, że mamy zbyt mało demokracji na szczeblu europejskim i że mamy zbyt małe poczucie związku obywatela z tym, co się dzieje w Brukseli i w Strasburgu, bo wybieramy europosłów tylko w swoich państwach narodowych. Zresztą dziękuję posłowi Iwińskiemu, bo mówił o anomaliach naszej ordynacji wyborczej do Europarlamentu. Pełna zgoda, że powinniśmy się temu przyjrzeć. I przestrzegam przed zakładaniem, że gdyby, dajmy na to, 100 europosłów wybrać z listy ogólnoeuropejskiej, to że na pewno byliby oni wybierani tylko w największych państwach członkowskich. W tym systemie i tak my byśmy nie stracili. Symulacje, które widziałem, nawet jeśli założyć, że wszyscy głosują tylko na swoich, to Polska i tak na tym by skorzystała. Ale ja zakładam, że taka lista byłaby bodźcem, żeby proponować wybitne postacie europejskie, to znaczy takich ludzi, którzy by zdobyli głosy nie tylko w swoim kraju. Panie pośle, egzotyczni posłowie zdarzają się także w innych krajach i pan o tym bardzo często mówi, także dzisiaj pan o tym mówił. De gustibus non disputandum est. Ale podkreślam, że to jest moje osobiste przekonanie. Zdaje się, że tutaj się zgadzamy. Z tą ideą najbliżej związane jest nazwisko brytyjskiego europosła Andrew Duffa. Pan poseł Woźniak pyta, czy będę forsował państwo federalne. Czy chcemy wojny w Europie? I czy będę forsował pakiet energetyczno-klimatyczny? Forsował nie będę, bo nie mam takiej władzy. Natomiast wolno mi, uważam, proponować rozwiązania na rzecz większej spójności Unii Europejskiej, bo zgadzam się z tym, co mówił prezydent tu na tej sali, z tym, co mówił premier dwukrotnie w Strasburgu i z tym, co też uważa chyba nawet większość tej sali. Wojny w Europie nie chcemy. Pakiet energetyczno-klimatyczny, przypominam, uzgodnił prezydent Lech Kaczyński na Radzie Europejskiej w 2007 roku, a my teraz staramy się ograniczyć jego negatywne skutki. Chociaż jedna korekta do wystąpienia któregoś z posłów. Chyba dobrze rozumiem, panie ministrze, że te wpłaty za certyfikaty związane z pakietem klimatyczno-energetycznym trafiałyby do polskiego budżetu. Więc straszcie, bójcie się i straszcie z umiarem. To nie jest tak, że ktoś to zabierze i wyjedzie. Pan poseł Pięta pytał, kto głosował w Radzie Europejskiej w 2006 roku za ustanowieniem rurociągu północnego jako
projektu priorytetowego Unii Europejskiej. Nie byłem wtedy na tej Radzie Europejskiej sektorowej, jak rozumiem, ale 2006 rok sugeruje mi, że było to w czasach rządu, w którym brałem udział. Więc w imieniu tego rządu kajam się i przepraszam. Pani poseł Jadwiga Wiśniewska pisze, czy Radosław Sikorski chce przejść do historii jako ten, który nie reagował na Nord Stream. Pani poseł, no zdecydujcie się. W ciągu jednej godziny jeden kolega, zresztą ziomal, zarzuca mi, że reagowałem. Mówię o panu pośle, byłym prezydencie Bydgoszczy z Prawa i Sprawiedliwości, którego nazwisko mi w tej chwili umyka, ale w każdym razie z mojego okręgu wyborczego. W tym sensie ziomal, rozumiem, że takie jest znaczenie tego słowa. Pan poseł Kosma-Złotowski, oczywiście. Więc pan poseł Kosma-Złotowski zarzuca mi, że mówiłem Ribbentrop-Mołotow, a pani mi zarzuca, że nie reagowałem. No to uzgodnijcie stanowisko klubowe, bo naprawdę już jestem skonfundowany. A propos Ribbentrop-Mołotow, to chciałbym po raz chyba piąty prosić o zapisanie do protokołu sejmowego, co naprawdę powiedziałem. Powiedziałem, że my Polacy jesteśmy szczególnie uwrażliwieni na porozumienia zawierane ponad naszymi głowami. Takie jak, i bodajże wymieniłem, rozbiory, pakt z Rapallo i pakt Ribbentrop-Mołotow. Czy w tej wypowiedzi znajduje pani coś kontrowersyjnego albo nieprawdziwego? Błagam po raz setny, cytujcie prawidłowo, z tych słów się nie wycofuję. Protestowaliśmy przeciwko Nord Streamowi, robiły to kolejne rządy z takim samym efektem. Przyjmijcie do wiadomości, że gdy inne państwa, tym bardziej gdy to są państwa potężniejsze od nas, chcą zawrzeć jakieś porozumienie między sobą albo coś zbudować na wodach międzynarodowych, to bez wypowiedzenia wojny my nie jesteśmy temu w stanie zapobiec. Proszę zrozumieć ten fakt życiowy. A jeśli chodzi... Znaczy, wojna jest rzeczą nieprzyjemną i można ją przegrać. I co więcej, jeśli już jesteśmy przy Nord Streamie i Świnoujściu, bo chcę reagować na bieżąco na sprawy, które obchodzą naszych obywateli. Panie pośle, jakby panu to powiedzieć, w jaki sposób zabezpieczyliśmy port w Świnoujściu i w Szczecinie, tak w Świnoujściu i w Szczecinie, tak aby mogły do niego wpływać statki. Nie papierowymi gwarancjami, bo zgoda, że one czasami są ułomne, tylko tym, że na naszą prośbę, na odcinku bodajże 21,5 kilometra rura została zakopana pod dnem. I wszystko, co mogło wpływać do tej pory do Świnoujścia, wpływa i będzie wpływało na wieki wieków. Pan poseł Biedroń pyta mnie o dyrektywę antydyskryminacyjną. Mam tu odpowiedź, nie chcę. Polska jako prezydencja w Radzie aktywnie kontynuowała dyskusję dotyczącą tej dyrektywy. Szczegółowo przeanalizowano wiek jako jeden z czynników dyskryminacji, zaś podczas grudniowej Rady do spraw zatrudnienia, zdrowia polityki społecznej przyjęty został raport z postępu prac.
Jakkolwiek z uwagi na wagę tematu dyrektywa wymaga pogłębionej dyskusji i dalszej pracy w grupach eksperckich. Polska będzie w tej sprawie nadal uczestniczyła w dyskusji i wspierała prezydencję duńską. Nie potrafię w tej chwili udzielić lepszej. Jeśli pan poseł chciałby pogłębienia, proszę o zadanie mi pytania na piśmie, dobra? Szczegółowego. O ordynacji do Parlamentu Europejskiego już mówiliśmy, o konstytuancie też. No, ja się cieszę, że premier Donald Tusk w Strasburgu wczoraj powiedział o konstytuancie dla nowej Europy, bo to powinno wszystkim uświadomić, że, no, że jest to nasze już doświadczenie członkostwa i prezydencji. I podzielamy opinie tych, którzy uważają, że, zresztą mówił to dzisiaj premier Miller, że jesteśmy Unią w budowie. A co technicznie, to tego nie potrafię jeszcze powiedzieć. Unią w budowie, że problemy ekonomiczne Unii są też, są w gruncie rzeczy problemy sposobu zarządzania Unią. Szereg państwa posłanek i posłów pytało o dopłaty do rolnictwa. Chciałbym to na to, abyśmy jako rząd na to odpowiedzieli bardzo precyzyjnie, bo to jest arcyważna kwestia. Rolnicy są tą grupą zawodową, która najbardziej skorzystała na Unii Europejskiej, ale oczywiście chcemy, żeby te dopłaty były tak duże, aby wyrównały konkurencyjność w Europie. Nowa perspektywa zaczyna się dopiero w 2013, a nie jak ktoś tu błędnie powiedział, w 2012 roku. Jak rozumiem, dzisiaj wcale nie jesteśmy na szarym końcu. Jesteśmy wręcz mniej więcej w połowie stawki europejskiej, więc to nie jest tak, że jesteśmy jakoś dramatycznie dyskryminowani. Ale jeśli chodzi o szczegóły, no bo tutaj trzeba po pierwsze ustalić fakty, a po drugie pokazać, jak to może wyglądać w obecnie dyskutowanej nowej perspektywie finansowej. Tutaj prosiłbym o pomoc Ministerstwo Finansów lub Ministerstwo Rolnictwa. Natomiast nie wiem, czy rację ma pan poseł Eichler, gdy mówi, że nie chodzi o to, żeby było więcej, tylko żeby były równe. Hola, hola. Uważajmy, bo to wcale, z tego co wiem, wcale nie było, nie musiałoby być dla nas korzystne. Pyta poseł Cedzyński pan poseł Kuźmiuk. Czy unia fiskalna będzie oznaczała ujednolicenie podatków? No nie ma tego, nie ma podatków wszystkich tych i od firm, i dochodowego. Nie tylko nie ma tego w żadnym z dokumentów, żadnej nawet odniesienia do tego w decyzjach Rady Europejskiej, ale jeśli pan przeczytał moje przemówienie, to ja bardzo stanowczo powiedziałem, że te sprawy mają na zawsze pozostać w domenie państw członkowskich. Właśnie dlatego, ale to, że oni chcą, to nie znaczy, że my się na to zgodzimy. Proszę uwierzyć, że bronimy polskich interesów. Panie pośle, zgadzam się z panem, że utrzymanie konkurencji w zakresie podatków od firm, podatków dochodowych jest w naszym interesie, tego będziemy bronić. Myślę, że tutaj pan minister finansów wypowie się kompetentniej ode mnie, ale proszę pamiętać, że te, które nawet ja nazwałem drakońskimi prerogatywami, które komisja miałaby uzyskać we wpływaniu na budżety państw członkowskich,
one stosowały się do krajów, które drastycznie łamią zasady Paktu Stabilności. My ani nie jesteśmy w strefie euro, ani nie łamiemy drastycznie zasad Paktu Stabilności. To pokazuje, jaka jest najlepsza recepta na utrzymanie polskich spraw budżetowych w naszych polskich rękach. Prowadzenie rozsądnej, odpowiedzialnej polityki finansowej. Pani poseł Masłowska twierdzi, że moje przemówienie oznacza zabieganie o interes gospodarczy Niemiec. Pytałem ją nieformalnie o cytat, nie potrafiła zacytować. No ja nie wiem, co na to odpowiedzieć, bo ja na prośbę członka polskiego rządu w Berlinie w obecności dwóch prezydentów Niemiec wzywam Niemcy jako największą gospodarkę Europy, jako kraj, który po pierwsze im wypominam, że przyczyniły się do kryzysu i wzywam ich do wyłożenia olbrzymich pieniędzy na ratowanie strefy euro. I pani poseł Masłowska, to co ona słyszy, to, że to jest zabieganie o interes gospodarczy Niemiec. Wydaje mi się, że ta przepaść między tym, co powiedziałem, a tym, co zostało usłyszane, jest w tym wypadku wyjątkowo duża. Poseł Chmielowski i kilku innych pytało o datę wejścia do strefy euro. Z tej trybuny, przedstawiając założenia polskiej polityki zagranicznej na ten rok, mówiłem o potrzebie wejścia do strefy euro, więc też bardzo proszę, żeby słuchać. Wtedy państwo, nie było was na sali. Prezes największej partii opozycyjnej jeszcze ani razu nie zrobił mi tego zaszczytu, żeby wysłuchać informacji ministra spraw zagranicznych. I mówiłem o tym, że uważam, że w naszym politycznym interesie jest, aby do strefy euro wejść. Kiedy będzie to w naszym gospodarczym interesie, to musi ocenić minister finansów i prezes Rady Ministrów. Ale zostało to powiedziane już wielokrotnie, publicznie, bardzo jasno, że wtedy, gdy Unia Walutowa będzie gotowa, a więc gdy naprawi swoje finanse, przywróci wiarygodność i wtedy, gdy my będziemy gotowi, gdy po pierwsze wypełnimy kryteria, ale po drugie uznamy, że to jest dla nas korzystne. Pamiętajmy też, że strefa euro oczywiście była projektem politycznym, ale na członkostwie w niej jej członkowie uzyskali gigantyczne korzyści gospodarcze, idące w setki miliardów euro, na przykład cenie obsługi swoich długów. Właśnie dlatego zaczęli żyć ponad stan, że wydawało im się, że tani kredyt będzie działał na zawsze. I właśnie dlatego zlekceważyli zasady stabilności, że impreza trwała zbyt długo. Dlaczego pani poseł Wróbel pyta, dlaczego mamy dać 25 miliardów euro? Nic mi nie wiadomo o tym, abyśmy mieli dać 25 miliardów euro. Po pierwsze nie dać, po drugie nie 25 miliardów euro. Ile ewentualnie pożyczyć jest w tej chwili przedmiotem dyskusji, której wyniku jeszcze nie znamy. Dlaczego, chwileczkę, dlaczego nie robi tego ECB? Bardzo zasadne pytanie. Dokładnie do tego namawiałem Niemcy. Znaczy, przeczytajcie moje przemówienie. I Niemcy nie są skłonni do odkręcenia kurków z pieniędzmi, bo mają kulturę bardzo takiej konserwatywnego pilnowania inflacji, bo to jest ta zmora, która ich nadal straszy. A ja powiedziałem Niemcom, że niebezpieczeństwo rozpadu strefy euro jest większe niż niebezpieczeństwo inflacji. I wezwałem ich do tego, aby wzięli odpowiedzialność. A to, co wy słyszycie, to jest to, że ja cokolwiek oddałem Niemcom. Naprawdę przeczytajcie przemówienie.
Pan poseł Żońca i wielu innych pyta, dlaczego biedne kraje mają zapłacić za bogate kraje. Wedle jakiego klucza? Wydaje mi się, że w tej sprawie już dosyć zostało powiedziane. No pamiętajmy, że to, co my mamy ewentualnie pożyczyć, to jest to, co w ciągu 8 miesięcy dostajemy bezzwrotnie. To jest ten akt solidarności z projektem, dzięki któremu dostajemy największe środki zewnętrzne w naszej historii. Umówmy się, że w ciągu ostatnich 300 lat generalnie z zagranicy przychodziły do nas niebezpieczeństwa. Po raz pierwszy jacyś obcokrajowcy przysyłają nam gigantyczne pieniądze. I czy stać nas na to, żeby powiedzieć, że wtedy, gdy, jeśli chodzi o znacznie mniejsze pieniądze, my mamy powiedzieć, że nic nas to nie obchodzi? Pani poseł, czy pan poseł, przepraszam, jeśli się mylę, pyta, że jeśli jest propozycja Merkel-Sarkozy, to trzeba coś uzyskać, na przykład dopłaty. Znowu, ja miałem wrażenie, że pan premier wyrażał się wystarczająco jasno. Były dwie propozycje. Była propozycja jednego kraju, który proponował unię fiskalną w gronie państw strefy euro, co było dla nas niekorzystne, i była propozycja drugiego kraju, który proponował to porozumienie w towarzystwie, do którego, w grupie państw, do którego my też możemy należeć. Znaczy, naszym sukcesem było to, że wygrała koncepcja, która nam służy. Znaczy, za nasze zwycięstwo nikt nie musi nam płacić. Znaczy, to jest logika, którą próbował zastosować premier Wielkiej Brytanii, który najpierw powiedział, że ratowanie strefy euro jest ważnym interesem brytyjskim, po czym powiedział, że za ten brytyjski interes ktoś ma mu dać jakieś ustępstwa. Proponowaliście tą samą logikę, ale wiemy, jak to się skończyło dla premiera Camerona. Będę skracał, bo rozumiem, że za chwilę będzie debata nad wotum nieufności wobec mnie i zapewne powtórzy się wiele argumentów i wiele pytań. Ale zgadzam się z posłem Suchowiejko, że to był chyba pierwszy, tak jak mówi to opozycja, hołd, w którym to hołdujący mówił: żądam i domagał się różnych rzeczy od tych, którym rzekomo hołdował. Proszę o cytat, błagam, panie pośle. W tej dyskusji, którą za chwilę mamy, używajcie jakich chcecie argumentów, ale tak jak we wniosku nie zamieściliście ani jednego cytatu dla potwierdzenia swoich tez, tak podejrzewam, że w dyskusji będzie tak samo. A ja bym bardzo prosił, żebyście dyskutowali i polemizowali z tym, co powiedziałem, a nie z waszymi wyobrażeniami o tym, co powiedziałem. Pan poseł Rodzenek pyta, jak oceniam postawę PiS w tej debacie. Czy wynika to z niewiedzy, czy z dywersji? Może najpierw pozwolę posłom PiS w dyskusji nad kolejnym punktem odpowiedzieć, a jeśli nie, to zgodnie z prośbą pana posła udzielę odpowiedzi na piśmie. Proponuję, aby na tym zakończyć, bo jak powiadam, za chwilę zapewne będą ponowne pytania, ponowne głosy w dyskusji i do nich wszystkich jeszcze będziemy mieli szansę się odnieść. Dziękuję bardzo.